Oto Gran Turismo 5 Academy Edition i PlayStation Blog Europejski mówi, że w środku znajdziemy Complete Pack, czyli Car Pack, Cars Pack, Special Paint Pack, Racing Gear Pack, czyli pierwsze DLC do Gran Turismo 5, jakie się pojawiły. Następnie mamy Car Pack 2, Car Pack 3 i Cars Pack 2 oraz Nissan GT-R widoczny na okładce. W tym samochodzie Kazunori Yamauchi, a także Lucas Ordonez i jeszcze dwóch innych kierowców wyścigowych brało udział w 24-godzinnym wyścigu Nürburgring. Wygrali w swojej klasie. Brawo! Z tyłu oczywiście mamy wszystkie informacje na temat Gran Turismo 5, mamy również pogadane wymagania sprzętowe, mamy obrazki z gry. Wow! Okej, okay, tutaj mamy płytę Blu-ray z grą Gran Turismo 5 Academy Edition i to jest wersja 2.06, czyli mamy prawie najnowszą aktualizację. Najnowsza aktualizacja jest 2.08, wczorajszy update. Oczywiście tutaj jeszcze mamy zdjęcie tego Nissana. Super. Tutaj mamy instrukcję do gry. Tutaj mamy kupon z kodem, który umożliwi nam pobranie zawartości Academy Edition. A tutaj mamy kolejny kupon, który daje nam możliwość wzięcia udziału w wyzwaniu edycji Academy, które odbędzie się od stycznia tego roku. Ponadto ta edycja daje nam zniżkę w wysokości 25% w butiku Gran Turismo. Niestety nie znalazłem żadnego kuponu ani informacji z tym związanej. Ta informacja pochodzi z PlayStation Blog. Tak więc to był unboxing Gran Turismo 5 Academy Edition. Jeśli podobał się dobry ten film, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także zasubskrybować kanału Moto Games TV dla jeszcze większej ilości materiałów związanych z grami wyścigowymi.